Hej, z racji, że zbliżają się święta, odpowiem na materiał polskiego inkwizytora. Moje doświadczenia ze szkolnictwem wyższym nauczyły mnie, żeby traktować ludzi tak, jakby no nie do końca znali prawidła, które funkcjonują w ich ideologii i na tej podstawie wyjaśniać luki w danych tezach. Jeśli mowa o polskim inkwizytorze, to z całą stanowczością jestem w stanie uznać, że takie myślenie okazało się błędne. Słuchając jego materiału, jestem wręcz przekonany, że posługuje się bezczelnymi manipulacjami i widzimy to od razu na wstępie. Jeśli chodzi o sam tytuł materiału, wymieszany przepięknie z miniaturką, na której mój awatar wielbi Stalina, to pełni on funkcję bezczelnej manipulacji mającej na celu wskazać, że mam poglądy iście stalinowskie. Bo przecież, jak wszyscy wiemy, najsilniejsze represje Stalina to było wywalenie religii ze szkoły i sugestia, żeby dzieci uczyły się ich w swoich własnych zborach. O, albo jeszcze lepiej, zabranie religii ze szkół to jest dokładnie ten sam poziom zbrodni, co stalinowskie. To jesteś bezczelny. Przejdźmy do jego polemiki. W mojej opinii ma jak najbardziej rację. Państwo polskie jest państwem niepodległym, to znaczy niezależnym, suwerennym, które jest w stanie samostanowić o sobie, swoim prawie oraz tak kształcie podstawy programowej. A zatem ingerencja jakichkolwiek związków wyznaniowych, i tutaj mam totalnie gdzieś, czy mówimy o kościele katolickim, czy też Związku Polskich Wyznawców Latającego Potwora Spaghetti, pod żadnym pozorem nie powinna mieć miejsca. No cóż, lepszy komentator zapomniał chyba o najważniejszym, cytując polską konstytucję. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Otóż państwo polskie jako demokratyczne państwo prawa, liberalna demokracja, przynajmniej na papierze, nie może pewnych rzeczy robić. Lepszemu komentatorowi marzy się oczywiście ślina ręka państwa, ale to już nie są te czasy. Mamy tutaj manipulację w postaci fikołka logicznego, według którego ingerencja w podstawę programową nauczania religii jest aktem zamordyzmu. Przy czym, przypominam, Ministerstwo Edukacji Narodowej projektuje podstawy programowe innych przedmiotów, ale to już aktem zamordyzmu w oczach polskiego inkwizytora nie jest. Czy tylko mi tutaj bije hipokryzją na kilometr? Oczywiście to jest wszystko zlepione z gówna, błota i tego, co najdzie ochota z zasadami sprawiedliwości społecznej, zatem przeczytajmy sobie, co to jest ta sprawiedliwość społeczna. I jeśli byśmy chcieli taką oficjalną definicję, to raczej się zawiedziemy, ponieważ według Ciechanowskiego sformułowana w Konstytucji zasada sprawiedliwości społecznej nie została jednoznacznie określona. Stąd no niestety musimy uwzględnić rozumienie tej zasady zaprezentowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. This is where the fun begins, ponieważ jeśli chodzi o narrację wierzących, bądź tak zwanych turbokatolików, którzy wychodzą właśnie z założenia, że dlatego, ponieważ jest ich więcej, to oni powinni mieć tą religię w szkole i zamknij mordę, lewaku, to taka postawa skondensowana w haśle każdemu według pozycji została wyeliminowana już w Konstytucji Marcowej II Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast w troszeczkę trącącym myszką, ale według mojej opinii dalej aktualnym, orzeczeniu z dnia 23 września 1997 roku Trybunał orzekł, iż w sferze działalności prawodawczej wybór reguł sprawiedliwości mieści się przede wszystkim w kompetencji Sejmu i to ten organ posiada swobodę w kwestii wyboru celów, wartości, jak i środków służących ich realizacji. A zatem jeśli Sejm uchwali rząd z premierem na czele, który zadeklaruje usunięcie religii ze szkół, to czy jest to sprawiedliwe społecznie? Jeszcze jak? Zacytujmy Trybunał Konstytucyjny z 2009 roku. Nałożenie religii jest jednym z przejawów wolności religii w świetle współczesnych standardów pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego. Nie jest też rolą państwa narzucanie programu nauczania religii i sprowadzenie programu do nauczania religioznawstwa. O tej kwestii Trybunał wspomniał już wcześniej. Taka sytuacja oznaczałaby naruszenie artykułu 53 oraz artykułu 25, gdyż państwo ingerując w ten sposób nie zachowałoby bezstronności w sprawach przekonań religijnych oraz swobody ich wyrażenia.
wyrażania w życiu publicznym. I tutaj, moi drodzy, mamy coś, co się nazywa krytyką źródeł, a co polski inkwizytor, kiedy zwróciłem mu na to uwagę, w komentarzu otwarcie wyśmiał. W 2009 roku Trybunał Konstytucyjny był opanowany przez Platformę Obywatelską, która w tamtym czasie była partią czysto chadecką. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale chrześcijańscy demokraci tak średnio raczej chcieliby wypowiedzieć się negatywnie na temat swojej własnej religii. A zatem, uprawiając podstawową krytykę źródeł, można wysnuć śmiałą teorię, że ten wyrok był stronniczy. A biorąc pod uwagę reakcję polskiego inkwizytora, kiedy zwróciłem na to jego uwagę, śmiem wysnuć teorię, że on bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę i wybiera dlategoż ten, a nie inny wyrok, aby potem przed swoimi fanami fleksować, że no hej, Platforma, kojarzycie tych antykatolickich lwaków, uchwaliła. Ty jesteś bezczelny. Więc to, co proponuje lepszy komentator, no troszeczkę łamie konstytucję. Tak. Otóż nie. Tutaj powinno paść pytanie, które praktycznie samo się nasuwa. Dlaczego państwo polskie zezwala na istnienie umowy, która narusza prawa dziecka? Lepszy komentator sobie przeczy. Najpierw mówi, że państwo może narzucić jakąkolwiek podstawę programową i może uczyć czego chce, jak chce i tak dalej. Jeśli by polski minister edukacji zażyczył sobie, aby księża, czy też katecheci ogólnie szeroko pojęci, nauczali w szkole, że religia, no i my na to katolicka, jest bez sensu, jak najbardziej, według mojej opinii, ma święte prawo to zrobić, a wykładowcy czy też nauczyciele obowiązek wykonać podstawę programową. Jeśli komuś takowy stan rzeczy nie pasuje, zawsze może w sposób prywatny nauczać same swoje dzieci, bądź też w danym zborze czy też związku wyznaniowym gromadzić tak zwaną szkółkę niedzielną i tam nauczać dzieci zgodnie ze swoim własnym punktem widzenia. Cóż, najwyraźniej to państwo powinno wychowywać dzieci surową ręką, a rodzicom należy tego zakazać. Kutank, panie, to nie ma sensu, prawda? Ustalmy ten ciąg bezlogiczny. Według polskiego inkwizytora naruszenie praw dziecka jest spoko, a pilnowanie tych praw przeczy idei, żeby podstawa programowa była ustalana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo konstytucja? Co tu się odjebało? Prawa dziecka, tak samo jak i prawa człowieka, są ponad wszelką legislacją. Zmuszanie dziecka, aby przyjmowało system wartości dokładnie taki sam, jaki mają jego rodzice, poprzez między innymi wymuszanie na nim uczęszczania na lekcję religii, jest przymusową indoktrynacją, która łamie prawa dziecka. Otóż dziecko może i jest zmuszane do uczestnictwa w najróżniejszych lekcjach jakiegokolwiek przedmiotu. Dlaczego? Gdyż artykuł 70 Konstytucji, każdy ma prawo do nauki, nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Tylko jest taki jeden mały drobny problem. Religia nie jest nauką. Według definicji nauka to obszar wiedzy będący zbiorem wyników badań opartym na wcześniejszych założeniach innych badaczy. I tak się składa, że jeśli mowa akurat już o religii, to podpada pod tę definicję teologia, której, tak się składa, w szkole nie ma. A zatem nie, polski inkwizytor według mojej opinii już tutaj nie tylko manipuluje, ale i bezczelnie kłamie. Ten artykuł nie zakłada, że religia jest obowiązkowa. A dlaczego? Gdyż dzieci są niepełnoletnie i sami wiemy po sobie, jakie głupoty w młodym wieku nam wpadały do głowy. Dlatego właśnie dziecko może powiedzieć, że nie chce chodzić do szkoły, tylko na przykład iść gdzieś z kolegami. Tutaj mamy miks tak zwanego pseudoargumentu anegdotycznego, wymieszanego z chłopsko-rozumizmem w czystej postaci, polanego sosikiem. Z sosikiem z ignorancji oraz negacji rzeczywistości, ponieważ tak, jest coś takiego jak prawa dziecka. Podobnie do pełnoletności, za dziecko odpowiadają rodzice i to oni decydują o jego edukacji. Na ten temat już się wypowiadano. A tutaj to już, moi drodzy, wchodzimy w niebezpieczne, szurskie przekonania, że dzieci są własnością rodziców, czyli czysty Korwin. I tutaj wypadałoby od razu polskiego inkwizytora zapytać, czy popiera sprzedawanie dzieci na wolnym rynku pedofilom, bądź też dziecięcą pornografię?
która według tej logiki jak najbardziej powinna być spoko i okej, no bo przecież hej, to jest własność, możesz z nią robić co chcesz. Nie, dziecko nie jest własnością, nie jest sprzętem, nie jest elementem wyposażenia, nie jest zwierzakiem, którego możesz wytresować. Poziom obrzydlistw, który został tutaj zaprezentowany, według mojej opinii już temat wyczerpał, ale jeszcze zejdźmy do komentarzy, ponieważ zobaczymy sobie komentarz widza polskiego inkwizytora. Głupszy komentator to żywa ilustracja syndromu Dunninga-Krugera. Im mniej rozumie, tym bardziej pewny jest swoich tez. Niczym stereotypowy lewak ateista, te pojęcia moim zdaniem są synonimami, zarzuca hipokryzję, pokazując swoją hipokryzję. Przypadkiem udowadnia jednak jedno. W moralności nie można być bezstronnym. Liberalizm też narzuca moralność. Jeżeli jest zakaz narzucania moralności, oznacza to, że mamy nakaz porzucenia wszelkiej moralności. Jeżeli karane jest karanie jakiegoś zła, oznacza to, że zło jest narzucane. Mamy zatem tylko dwie opcje. Albo religię, albo ateizm. I nic pomiędzy. Narzucanie jednej lub drugiej moralności to konieczność i logiczna konsekwencja. A ponieważ ateizm w formie oświeceniowej i bolszewickiej udowodnił, że ateizm podniesiony do rangi narzucanego programu przynosi najgorsze owoce, głupszy komentator promując ateizm pogrąża się i kompromituje. Staram się jakoś powstrzymać od hardkorowych określeń, ale według mojej opinii ten komentarz reprezentuje katofaszyzm. I tak mówią o tym z całą stanowczością. Jeśli ktoś wprowadza dualizm i wychodzi z założenia, że jeśli coś nie jest nakazane, to znaczy, że jest od razu zakazane, osrywa totalnie prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka, tylko i wyłącznie w imię wprowadzania swoich chorych urojeń według danej ideologii, która, szczerze mówiąc, jak ostatnio wertowałem Biblię, nie ma nic wspólnego z tym, co ten człowiek pierdoli. Mało tego jeszcze, narzuca syndrom oblężonej twierdzy, według którego sam fakt dowolności kreacji przedstawiania w swoim własnym zborze ideologii mu towarzyszących charakteryzuje jako potężny cios ateizmu i jego promocję, to taka osoba, co tu dużo mówić, jest szurem. Po prostu jest szurem. A najgorsze w tym wszystkim jeszcze, że tak, totalitarystą. Tacy ludzie nie potrafią myśleć. Poza narzuconym kodeksem nie są w stanie wytworzyć swojej własnej moralności i wychodzą z założenia, że inni ludzie też na tej samej zasadzie działają. Well, ding dong, motherfucker, nie! Ale to jest właśnie to, co ta społeczność reprezentuje. To znaczy, z jednej strony właśnie mamy tą otoczkę, jak to fajnie jest przestrzegać pewnych zasad, jak to fajnie jest wielbić pewną istotę omnipotentną, i jak to super jest, żeby wszyscy ją wielbili, tylko zaraz potem zaczyna się ale, że wszyscy muszą ją wielbić, że żadna inna moralność nie istnieje, a państwo musi wspierać cały czas jedyną słuszną ideologię, która dziwnym trafem jest akurat tylko i wyłącznie ich ideologią. Pokrótce mamy tutaj bandę totalitarystycznych szurów, którzy wychodzą z założenia, że wszystko co im się podoba, to powinno być obowiązkowe, a co akurat im się nie za bardzo podoba, to powinno być zakazane. I nie ma nic pomiędzy. A jeszcze totalnie mają gdzieś prawa dziecka, ucznia, człowieka, bo przecież jak wszyscy wiemy, zawsze można je znieść ustawą, udawać, że ich nie ma, zatkać sobie uszy i krzyczeć. Ale to nie sprawi, że przestaną istnieć. Podsumowując, według mojej opinii polski inkwizytor bezczelnie manipuluje, ponieważ wie, że argumenty nie są po jego stronie. Próbuje przypisać innym opcjom chłopsko-rozumizm, samemu robiąc fikołki logiczne, które obnażają jego chłopsko-rozumizm. Natomiast jego widownia promuje katototalitaryzm i sam polski inkwizytor jakoś wygląda na to, że problemu z tym nie ma, skoro te komentarze wiszą. Powiem nawet więcej, poprzez fikołek próbujący przedstawić mnie jako stalinistę tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ zasugerowałem, żeby religia nie była nauczana w szkole, uważam, że tenże właśnie syndrom oblężonej twierdzy podtrzymuje. Przydałaby się jakaś puenta na koniec, czy cokolwiek takiego, ale szczerze mówiąc, myślę, że to komentuje się samo. Nie bądźcie fanatykami i... To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego, hej hej!